elektrownie wodne, panele fotowoltaiczne i nowoczesne biogazownie. Ekotechnologie coraz częściej są wykorzystywane w polskich gospodarstwach rolnych. Właściwym kierunkiem do rozwoju biogazownictwa w Polsce to jest posiadanie dużych ferm rolniczych i to jest taki kierunek, który spowoduje, że duże fermy rolnicze przestaną być uciążliwe dla środowiska. Takim panaceum właśnie, żeby rozwiązać tę uciążliwość tych dużych ferm, to jest właśnie budowa biogazowni rolniczych. Instalacja fotowoltaiczna, w sumie mam dwie instalacje, jedną na budynku gospodarczym, drugą na budynku mieszkalnym. Wiąże się u mnie to z tym, że zmniejszam koszty za energię elektryczną. Powiem, że to jest bardzo dobry biznes, z tego względu bardzo szybko się zwraca taka instalacja, tym bardziej, że to jest na własne potrzeby. Nic dziwnego, bo ekologia łączy się z oszczędnościami. Kolejny przykład ekonomii – kotły na biomasę. Jeżeli ktoś wcześniej korzysta z na przykład z oleju opałowego, a mówimy tutaj o kotłowniach wiejskich, to z pewnością jest to tańsze rozwiązanie na poziomie kosztów ogrzewania ekogroszkiem czy gazem ziemnym z instalacji. Rosnące wymagania środowiskowe, zapotrzebowanie na wysokiej jakości żywność czy wzrost kosztów produkcji energii. Te czynniki sprawiają, że odnawialne źródła energii stają się coraz bardziej użyteczne na polskiej wsi. W zakresie biogazowni rolniczych, jak i energetyki wodnej, też również instalacje fotowoltaiczne oraz biomasowe wkomponowują się w obszary wiejskie. To na terenach wiejskich mamy najwięcej zasobów tych źródeł odnawialnych. W związku z tym one stanowią jak gdyby uzupełnienie normalnej cyklu produkcyjnego w rolnictwie i dają szansę na poprawę jakości produkcji rolnej i poprawę warunków życia na terenach wiejskich. Specjaliści szacują, że w 2030 roku udział odnawialnych źródeł energii w krajowej produkcji energii przekroczy 20%. Stąd też coraz większa potrzeba szkoleń dla zainteresowanych. Pierwszy w Polsce panel adresowany do rolników i poświęcony OZE odbył się pod koniec lutego w Olsztynie. Zorganizował go Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Warmińsko-Mazurskie jest liderem, jeżeli chodzi o biogazownie. To właśnie w naszym województwie mamy blisko 10 biogazowni. Tak naprawdę jest to najlepszy wynik w kraju. Stąd też szkolenie OZE, czyli szansa na innowacyjne rolnictwo, to jest tą podstawą, aby dziś mówić o odnawialnych źródłach energii, o tym, o czym mówimy, ale my dzisiaj w sposób praktyczny. Stąd też dziś na tym szkoleniu będą praktycy, nie tylko teoretycy. Choć ekotechnologie tanieją, to wciąż tanie nie są. By były łatwiej dostępne, stworzono specjalne programy. O pomoc finansową można starać się m.in. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Ochrony Środowiska. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv